Czy ty niepoprawnie wymawiasz to słowo jako disgusting? Jak tak, to masz szczęście, bo dzisiaj cię nauczę, jak poprawnie wymawiać to słowo. Instytut Lingwistyki przedstawia... Prawdopodobnie wymawiasz to i to g inaczej niż jak nativi wymawiają to i to g. Zamiast mówić disgusting, to my mówimy disgusting. To słyszysz, to nie jest disgusting, to jest disgusting. Że po pierwsze to i nie jest i jak znacie mnie, jak znacie moje różne kanały, to pewnie bardzo dobrze wiecie, że litera i po angielsku się nazywa I prawie nigdy się nie wymawia i. I mi się wydaje, że jak mamy słowo disgusting, to to pierwsze i, to I, jest tak trudno powiedzieć, czy to jest disgusting, czy disgusting. To jest tak, może to jest coś między. Chyba za bardzo nie trzeba się martwić, czy to jest i, czy e. Bo i tak się nie skupiamy na to I. To nie jest tak, że mówimy disgusting albo disgusting. Nie, to jest disgusting. To może to bardziej jest e niż i, ale to na pewno nie jest i. I mimo to, że tam też jest g, my to nie mówimy disgusting. To nie jest gusting. To jest tak między g i k. Disgusting. Widzicie, że to jest tak trochę nie wiadomo, czy ja mówię k, czy mówię g. Ale to nie jest mocne. Z ciekawości sprawdziłem w Google, jak to słowo się wymawia po brytyjsku i po amerykańsku. I widziałem, że po amerykańsku wymawiamy to g jako k. Disgusting. 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 Ale Brytyjczycy to wymawiają bardziej jak g. Disgusting. Disgusting. Ale powiem wam tak, że mimo to, że my trochę inaczej wymawiamy to słowo, ja uważam, że żadne to słowo, ani to brytyjskie, ani to amerykańskie, nie brzmi, jakbyśmy mówili g. To nie jest disgusting. Nie jestem pewny nawet, jak wytłumaczyć, jak Anglicy to mówią, albo jak Amerykanie to mówią. Dla mnie ta i ta wersja po prostu brzmią jak disgusting. I myślę, że chodzi o to, że bardzo często Polacy bardzo mocno wymawiają to g. Disgusting. I tak po prostu nie trzeba to wymawiać. To jest disgusting. Disgusting. I nie disgusting. To mam nadzieję, że słyszycie różnicę między disgusting i disgusting. Uważam, że słowo disgusting, szczególnie ta amerykańska wersja, tak bardzo brzmi, jakby tam był k, że możemy to słyszeć w piosence Eminema. Eminem po angielsku. Eminem miał taką piosenkę Without Me i w tej piosence on rapował: "But sometimes the shit just seems everybody only wants to discuss me. So this must mean I'm disgusting." Ale oczywiście to lepiej brzmiało, jak on to rapował. Ale słyszycie, że on stworzył coś, co tak brzmiało podobne. Przez to, że używał słowo discuss me, discuss me, i to w jakiś sposób rymował z disgusting. Także on to tak podzielił, tak. Everybody only wants to discuss me, so this must mean I'm disgusting. To discuss me i disgusting. I właśnie w tamtym momencie, jak słyszałem tą piosenkę, to pomyślałem, wow, nigdy nie pomyślałem o tym, że te słowa tak samo brzmią. I myślę, że częściowo przez tą piosenkę teraz naprawdę zauważam, że ludzie w Polsce mówią disgusting zamiast disgusting. I oczywiście ja wiem, że disgust i disgusting nie jest dokładnie to samo, ale brzmi podobnie. I mam nadzieję, że to wam pomoże. Jak będziecie mówili disgusting, to może, to możecie pomyśleć o słowu discuss. Discuss me, discuss it, discuss them. Jak ci się podobał dzisiejszy odcinek,
i uważasz, że czego się nauczyłeś, to napisz w komentarzach i daj mi znać, ale też oczywiście sprawdź na dole w opisie. Mam dla Ciebie 7-dniowe wyzwanie z angielskiego. Kliknij w linka i zobaczysz, o co mi chodzi, bo uważam, że to jest fajne i to Ci dużo pomoże. To dzięki, że oglądasz nasz kanał i teraz mam nadzieję, że zapamiętasz, że to słowo się wymawia disgusting. Życzę Ci miłego dnia i zobaczymy się za tydzień. Na razie.